Cześć wszystkim, z tej strony Wetu, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Minecrafta. Od razu mi się coś zacięło. A dobra, mniejsza z tym. Teraz do mnie strzela ten szkielet. Skubany, jeśli w wodzie jest saneczek. W wodzie on się nie pali. Trochę będzie mi tutaj chyba uprzykrzał życie. A tak, dobra, w tym odcinku będziemy oczywiście sobie budować dom, jak mówiłem w poprzednim. Tylko sobie chcę jeszcze zdobyć trochę świerków. I zastanawiałem się teraz, jak sobie zbudować ten dom. Jeśli sobie właśnie taki to zmianę decyzji miałem. Chcę teraz sobie użyć świerkowego drewna. Kudę. Na ścianę będzie świerkowe drewno. Na podłogę będzie brzozowe i diodyt. Na dach będzie dębowe drewno. I też trochę kamienia, bo to też fajnie wygląda, takie połączenie. Mam nadzieję, że ten dom całkowicie będzie fajnie wyglądał. I będę chciał go zrobić sobie na podwyższeniu. Zrobić sobie taki mały tarasik jakby. I ten dom nie będzie jakoś zaspecjalnie duży. Ponieważ czasami lepiej zrobić mały sobie dom. Mały, czesny, ale własny. Potem sobie będziemy robić jakieś takie większe domy. Może jakieś pałace. Na tyle, na ile mogę. Na ile mi pozwalają umiejętności moje budownictwa. A ja jakoś tak nie jestem najlepszy w budowaniu w Minecrafcie, ale swoje tam już techniki mam. No też nie jestem najgorszy, wiadomo. Nie robię takich klotów z dirta. Jak na przykład niektórzy czasami robią. No tak, tych kłód będę potrzebował dosyć dużo. Tego będę potrzebował właśnie dużo, niestety. Bo ściany będą właśnie z tych zwykłych kłód i z obciętych kłód. Bo w tym najnowszym update'cie, czyli 1.13, można sobie obcinać te korę z drzewa. To oczywiście fajnie wygląda. Ale nie będę teraz tego robił. Ponieważ to mi zajmie więcej miejsca w ekwipunku, a ja nie chcę, żeby mi to zajmowało więcej miejsca. Jak coś, to już łóżko mam. Jest w tamtym domku w pierwszym. W tej jaskini. Tego domki nie można nazwać. Mam nadzieję, że się znowu nie zgubię, bo ogólnie się zgubiłem. Musiałem, jak wracałem z tej wioski, musiałem sobie włączyć pierwszy odcinek i zobaczyć koordynaty. Jak sobie włączałem to menu F3. Potem sobie oczywiście będziemy robić jakieś tu punkty właśnie widokowe, że będę po prostu wiedział, że okej, tutaj mamy ten punkt widokowy, no to jest moja chata, nie? Wiadomo. Mamy kolejną rybkę, no naprawdę dużo łatwiej się teraz zdobywa te ryby. Bo możemy je sobie wyłowić, a możemy też właśnie tak zabijać na tych płciznach. Więc to dużo bardziej ułatwia sprawę. Z jednej strony to jest fajne, a z drugiej strony to iż ten Minecraft jest za łatwy w tym przypadku. To jest jaskinia do zwiedzenia jedna. W ogóle powinienem sobie też jeszcze zrobić tego chleb. Ponieważ mamy tutaj dużo tego. Mam w sumie dużo. Właśnie tyle to 8 chlebów będzie. Te dwa chlebki sobie już zjem od razu. Mamy teraz dwa staki tego. To że no, drugi stak się dopiero zaczyna. Myślę, że właśnie sobie dwa staki zbiorę. Mam nadzieję, że to wystarczy.
jak już mówiłem, ten dom nie będzie za specjalnie duży. Teraz będę chciał mieć przynajmniej dwa piętra. Nie wiem, może sobie w dół jakąś piwnicę rozbuduję większą. No może tak niepozorny domek jest mały, a ta piwnica już konkretna by była. Dużo, dużo będzie pomysłów na różne rzeczy. No, też mi będziecie mogli w komentarzach podsyłać pomysły na budowlę, jakie będę mógł sobie stworzyć tutaj. A mam nadzieję, że jakieś pomysły się pojawią. Bo będzie sobie fajnie właśnie zrobić budynki, które wy zasugerujecie. Ogólnie po tej przerwie też pewnie straciłem trochę widzów. No, Minecraft dalej ludzie oglądają. Zauważyłem. Ci znani youtuberzy dalej jeszcze nagrywają sobie czasami jakieś takie serie drobne. Na przykład Eleven, Rock. I sam też sobie nagrywał Minecrafta. No wiadomo, u nich to już oglądają cały czas, bo wszystko praktycznie oglądają. To już mają tyle widzów. Dobra. Wyczyjmy się jeszcze tam, bo nie zebrałem dwóch staków. Zapomniałem, żeby zebrać dwa staki. Drewna. W sumie wiesz, to myślę, że później będę wycinał takie momenty. No chyba, że będzie coś do powiedzenia. Coś ciekawego. A tymczasem widzę się z wami pocięcie, jak już zbiorę sobie to drewno. Tak więc do zobaczenia zaraz. Okej, witam was po cięciu. Jak widzicie, mam teraz dwa staki drewna środkowego, dwa staki drębowego i jeden stak brzozowego. I tutaj gdzieś mi chodzi zombie. O, właśnie tutaj. Dobra, sobie tutaj spłonie. A ja sobie jeszcze w międzyczasie zrobię miecz. No tak, się robi miecz. Dobra, zginę sobie. I teraz kolejnym zadaniem będzie sobie ogarnięcie tego terenu. Nie wiem, czy będę sobie robił to na płasko, czy sobie po prostu tutaj jeszcze dociągnę trochę, trochę ziemi. Czyli na przykład tutaj było dotąd tej ziemi. Jeszcze się zobaczy. Tutaj mam taką małą plażę, ale sobie plażę sobie zrobię ten inną. Aha, teraz tak się tutaj zrobiło. No fajnie. Tak, tu najpierw teraz sobie zbierzemy. W sumie też mogłem to wyciąć. A dobra, śmieję się z tym. To nam szybko pójdzie, bo mamy żelazną łopatę. No jeszcze ta łopata na tych trawach, właśnie tego nie lubię za bardzo. Jak się mają na narzędzia. Cześć, tak, to bym chciał sobie w tą stronę poszerzyć. Tutaj już ustawię, jak to ma wyglądać. Tak nie ma wyglądać. Myślę, że mieć tak. Tak, tak, tak. Tak. Oj, to właśnie tak jak to leci. Teraz hop, hop, hop. Bardzo fajnie. I dotąd sobie to zrobimy. Będzie dosyć dużo miejsca tutaj. No, oprócz znalezienia fajnego miejsca trzeba jeszcze sobie przygotować się pod domek, wiadomo. Żeby jakoś to miało ręce i nogi, żeby jakoś ładnie to wyglądało.
Bo zbudowanie domu to, to jest jedno, ale to jest praktycznie połowa sukcesu, ale żeby ustawić go w takim miejscu, żeby pasował, no to już jest druga połowa sukcesu. No dobra. Co teraz tak gadam o takich rzeczach, ponieważ nie mam o czym mówić teraz. Oczywiście tutaj pewnie powinna lecieć jakaś muzyka w tle. Jak będę ją w montażu dodawał. No wiadomo, zawsze lepiej też jest, jak ktoś coś mówi. Żeby po prostu urozmaicić cały komentarz. Dobra, jeśli ziemi powinniśmy mieć dosyć dużo. Tutaj też będę ogólnie wyrównywał sobie, nie wiem, tutaj może jakiś taki mostek walny mały. Nie, tutaj? Nie, tutaj nie trzeba mostku. Nie, może tutaj jakiś też mostek. Tutaj nie pasuje bardzo, bo są jakieś wzgórza takie do dupy. Tutaj na takim płaskim terenie to jest dobrze zrobić most. A to dobra, to już nieważne. Ile mamy? Dosyć dużo mamy teraz tylko tej ziemi. Też nie będę tego tutaj całego tak robił, żeby było tylko jeden odstęp. To chyba tak sobie zostawię. I tutaj jeszcze sobie powiększę trochę. Bo tutaj będzie molo. W przyszłości. No to sobie tutaj zatkamy teraz tę dziurę. Jeszcze jeden stack poszedł, więc chyba raczej nie ma tak dużo tylko tej ziemi. A wydawać by się mogło, że było jej dużo. Łatwo się rozbiera, no też dużo się jej wykorzystuje. Dobra, teraz tak sobie zrobimy tutaj, hopa, ładnie. Kurde, nie tak. Nie chcę stawiać to w górę, tylko chcę stawiać to w bok. Wiecie co, myślę, że też sobie plażę zrobię tutaj właśnie, w tym miejscu. Taka będzie się rozciągała. Chyba nawet trochę usunę tej ziemi i zastąpię ją piaskiem. No, chyba raczej nie starczy mi ziemi. Na bank mi jej nie starczy. Więc trzeba będzie jeszcze skonfiskować ziemię. No oczywiście ziemię mamy tutaj dookoła, więc raczej nie będzie z tym problemu. Myślę, że wykopię tej ziemi aż do skończenia naszej łopaty. No i znowu lekki lag. Chwilowy. Aż wolę mieć takie lekkie chwilowe lagi, niż kurde cały czas mieć takie ścinki mniejsze. Chyba 34 ziemi, no to powinno starczyć raczej. Miejsce też powinno starczyć na dom. No ba. I dobra, teraz tak, na podwyższenie to sobie chciałem zrobić, więc ustawiam sobie to? Nie. To sobie ustawimy i teraz tak. Ten dom ma być 7 na 10 chyba. Sobie ustawimy to, tak? To więc tak.
7 na 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Taki będzie mały. W sumie chyba zrobię na 12. Albo na 13. Dobra, na 13 będzie. I jeszcze więcej ziemi potrzebuję, więc sobie stworzę łopatę teraz kamienną, żeby już nie ma nawet tego żelaza. I wykopiemy sobie trochę drewna jeszcze. Słońce już zachodzi, kurde, szybko strasznie. O, tu już widać ten regres w szybkości kopania ziemi. Dużo wolniej, nawet odczuwalne to jest. Dobra, wykopię sobie już ten stack. Nawet stack jeden. Dobra, mamy tutaj iść do dużo naszon. Kudę, nie chcę jak w kierunku. Wypad z tymi naszonami, kudę. Teraz sobie od razu pójdę spać. A, dowalej dotąd, kurde. Co się będę. Teraz tutaj sobie tego dowalimy. Okej, okay, idziemy już teraz sobie do domu. Prowizorycznego do naszej bazy. Żeby się przespać, żeby mi się tutaj nic nie zespawnowało, bo nie chciałbym, żeby się mi coś zespawnowało. Myślę, że też w przyszłości bym mógł tutaj, jakby miał TNT, czyli właśnie ten nitrotylen, dynamit po prostu. Bym sobie tutaj trochę powysadzał tego i bym zwiększył wodę. I by było więcej wody. Dobra, i tak może być już nawet. No teraz tak robimy. Hop. 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 Jak to wygląda? No ciekawie. Choć jakbym to miał z tego Dark Oak, czyli właśnie ciemny dom, to tam jest ciemniejszy drewno, więc no by chyba pracowało lepiej. A dobra, już mniejsza z tym. Teraz sobie trochę zrobimy desek. Cześć, Joszyn. Chyba słyszałem szkieleta. I teraz tak, tutaj sobie teraz zrobimy taki jakby tarasik, gdzie będę mógł sobie tutaj wejść po schodach. Tylko chciałbym sobie go zrobić tutaj, tylko znowu więcej ziemi bym musiał zdobyć. No, zbiorę sobie więcej ziemi. I ta budowa domu chyba będzie na dwa odcinki, nie na jeden. No, można było się tego spodziewać, bo trochę to zajmuje budowa takiego domu. Zatem, jeżeli sam swój dom budował chyba 7 odcinków.
No i zaś te, gdy zostaną nasiadą, myślę, to by tutaj zebrały. Jakiś, który kwiat jest, to sobie go tutaj postawię. 39 ziemi, no to powinno starczyć na pewno. O, ty kolejna kamienica się zepsuła. To jest kwiatek Pudzianowskiego, który taki kawał ziemi utrzymał, metr na metr. No. Dobra, teraz chyba nie będę robił sobie takich tych... obniżeń ziemi. No bo dobra. Ma to ładnie wyglądać. No to będzie zbyt długo trwało w wodzie, więc lepiej gdzieś sobie na powierzchnię. No tutaj się to rozwalę. Czy to miało jakiś wygląd taki naturalny, a nie sztuczny, stworzony przez człowieka. Tak, chyba zrobić sobie w ten sposób. No a sobie jeszcze tutaj skuszę się na trochę więcej ziemi. Zaś znowu te kudy naszone. Kwiatek też jakiś. Co teraz chciałem zrobić? Aha, tutaj jeszcze sobie ustawić trochę. Zaś jeszcze więcej ziemi trzeba. Kudę. Trzeba było sobie wziąć nawet z 10 tak tej ziemi, żeby już była pewność, że będzie wystarczająca. Sobie jeszcze zrobimy takie coś. Jak już mówiłem, żeby naturalnie wyglądało. Znowu ziemi więcej jeszcze. Kurde. Chcę wiedzieć, żeby to jakoś ładnie wyglądało, że będziecie. Wy byście zrobili to samo na moim miejscu. Tutaj jeszcze trochę dodam sobie tego. To teraz już wygląda jak zrobione przez człowieka. Sztuczne. Sztuczny krajobraz. No i teraz nawet fajnie to wygląda. Dobra. To teraz kontynuujemy naszą budowę. Ile tutaj było? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czyli na 5 chyba zrobię sobie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj będę. Dobra. Tak jak mi się tutaj crafting table pokazał, gdzie to ma być. I teraz zamiast tego drewna, zamiast tej deski sobie ustawię tutaj drewno. I już nie mam siekiery. Siekierę też sobie zrobię kamienną już, żeby nie mandować sobie żelaza. I kontynuujemy tutaj deseczki, stawiamy. No i oczywiście muszą być tutaj też schody, nie wiem, wiadomo. Tak więc schody sobie od tutaj zrobimy, hopa. Mamy 4 schodki. Ale nas nie swędzi, nie dlaczego. Źle to zrobiłem. Schody powinny być na 2. Jest 2 warstwy schodów. Okej, tak, hop.
Dobra, zróbmy sobie jeszcze 16 desek. Oszędzi mnie to, kurde! Nie fajnie. No kurde, no się drewny. I dobra, teraz tutaj mam jeszcze drewnko. Tak sobie zrobimy. Tak. Tak i tak. No ale to ładnie to wygląda. Teraz sobie jeszcze dodamy płotek. Tylko płotek się robiło chyba w ten sposób teraz. No dokładnie. Chyba więcej zrobię sobie tego. O. Potrzebuję więcej też. To była tylko bramka. Jeszcze sobie zrobię 16 desek. Dobra, mamy 15 potów. To będzie za mało na bank, kurde. Na bank będzie za mało. Albo nie, dobrze jest, gites. Chociaż i tak będę jeszcze tutaj potrzebował te polskie. No dobra, robimy teraz sobie to tak na 3. A, żeby to teraz było ładnie. Musimy zrobić sobie jeszcze tak. I znowu zaś się robi się noc. Nie da się tu zbudować tego w kurde w dzień. Ja z tego całego sobie zrobię jeszcze deski, ponieważ muszę tutaj sobie ustawić. W sumie wiecie co, nawet myślę, że zrobię to w inny sposób. A mianowicie zrobię sobie tutaj upytki. Teraz przestrzenię to sobie drewno. Nie w taki sposób chcę to zrobić. Właśnie taki. No widzicie, to tak samo wygląda. Tylko, że po prostu od dołu będzie o pół bloka mniej. Dobra, idziemy teraz sobie do domu. Do naszej bazy wypadowej. Muszę znowu się spać. Kurde, zwędzi mnie cały czas ten nos. Powiedziałem, co to jest uczucie. To jeszcze sobie mogę zrobić od razu pochodnie. Ładnie. Żeby tutaj się nam świeciło, jak przy jajca. Hop. No, no, hop, mówię. Powiedziałem raz. Teraz tak, tutaj będą oczywiście drzwi. No, tylko to jest tak, czy zrobić sobie tutaj z tego? Co wiecie, to mi nie się nie podoba. Zrobię to sobie inaczej. Bo to trzeba tutaj sobie w skrzynkę włożyć jakoś. Włożyć te takie niepotrzebne rzeczy. No to będzie potrzebne jeszcze. No i tak to sobie zrobimy. To też jeszcze tu sobie włożymy. I dobra, zrobimy sobie teraz tak, deseczki. Może nie z tego staka.
No, to już dużo ładniej wygląda. Naprawdę. Lepiej już tak zrobić. Trzeba odrazić sobie taki ten... takie jakby schodki, żebyś móc się poruszać po wodzie tego domu. Dobra, teraz pochodnie sobie stawiamy tutaj. I widzę, że już nagrywam 31 minut, więc tutaj się z wami pożegnam i w kolejnym odcinku po prostu będziemy kontynuować budowę tego domu. Jak na razie tak wygląda, się prezentuje. No, żadna rewelacja, ale to dopiero początek jest, nie? Wiadomo. Tak więc oczywiście łapkujcie film, zostawcie subskrypcję, jeżeli się wam podoba. Też dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia o filmach. Tak więc, na pewno fajnie. Do zobaczenia, na razie.